Jesteśmy w Centrum Edukacji i Kreatywności PCPM, które stworzyliśmy we współpracy z mBankiem przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Dla dzieci i dla dorosłych to jest takie bezpieczne miejsce, które daje dużo pozytywnej energii. Dzięki funkcjonowaniu takich obiektów jak ten, dzieci z Ukrainy i ich mamy mają możliwość do otrzymania opieki i pomocy ze strony specjalistów od edukacji, od psychologii i nawet od rozwoju osobistego. To miejsce od początku bardzo fajne i dużo dzieci, dużo ludzi lubią to miejsce i przychodzą do nas, żeby pracować z specjalistami dla dzieci, logopeda, defektolog, psycholog. Зайчик, ходи туди, ходи туди. Діти не винні в тому, що сьогодні відбувається в Україні. Вимушена така подія їх переселення з України сюди до Польщі не має скасувати їм відпочинку. І, власне, цей проєкт дає змогу дітям мати це. Люблять тут ходити, бо тут мам дуже багато приятелів. Та є з ким грати. Тут бачу, я люблю рішувати. Найбільше подобається день спортивний, коли щось робимо всі. Мій улюблений день – четвертик, бо виїжджаємо за Варшави на там, якусь вичечку. Це місце насправді для багатьох і для мене теж. Це такий якийсь простір для спокою, для того, щоб залишити дітей і розуміти, що вони в гарних руках, вони у безпеці, ними опікуються, з ними займаються. Zatrudniamy 14 osób z Ukrainy. Na co dzień funkcjonuje tutaj psycholog, który pomaga dzieciom i dorosłym, logopeda. Dzieci mają zajęcia z rytmiki, malują, mają zajęcia z ceramiki. Mamy też lekcje, kurs polskiego dla osób dorosłych. I w tym czasie, jak mamy są na lekcjach polskiego, dzieci są u nas pod opieką Centrum Edukacji. Mama, która przyjechała jedna ze swoim dziecko, nie mam tutaj nie koleżanek, nie rodziców. Tutaj oni towarzyszą i znajdują koleżanek, oni razem chodzą na spacer, uczy się polskiego. Jest spokojnie, optymistycznie. I bardzo ważne, że tutaj jest i ukraińskie, i polskie, bo z jednej strony ma tradycje ukraińskie, zostać sobie i się dodać tradycji polskich, to jest bardzo ważne dla integracji dzieci różnych. To miejsce samo się broni. Te dzieci, ich zadowolenie, to co powiedzą rodzicom później, świadczy o tym, że oni, przyprowadzając tutaj dziecko, są pewni, że jest ono bezpieczne i dobrze zaopiekowane, a oni mogą sobie spokojnie załatwić ważne sprawy, które mają do załatwienia na mieście. Хочеться подякувати всім, хто приймає участь в цьому проєкті. Він дуже потрібний, дуже цікавий і дуже був необхідний, власне, українцям. Дякую.